Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejną odsłonę Speedruna 3.0. Gram na 10 minut, komentuję swoje ruchy, szukam przeciwnika. Zobaczymy, jak to wyjdzie w tym odcinku, co się będzie działo. Mamy gościa 2.75, ruch D4. Te partie na pewno będą miały już więcej polotu, więcej sensu, większy opór na pewno przeciwników, ale też nie opór, też zostałem zjedzony już nie raz w tym speedrunie. Mamy ruch B5, ciekawe podejście. No to ja myślę, że trzeba zagrać E4, wzmocnić centrum i atakować pionka, no najprostsze podejście na świecie, dlaczego nie? No to teraz ruch A4, to jest bardzo potrzebne według mnie posunięcie, bo to pozwala pionkowi zagrać na B4, znaczy zmusza go do tego i zajmuje przepiękne pole na C4, więc od razu to wykorzystam. Skoczek D2, skoczek C4. Będę stał tu kapitalnie, a jeszcze w sumie tak się zastanawiam, czy A5 nie byłoby dobre. Może teraz A5 jest dobre, żeby w ogóle nie było takiego ruchu jak A6, żeby mi nie wszedł tu goniec, tego skoczka nie sprzątnął, choć to i tak byłoby niezłe białymi, ale wykorzystam to, słuchajcie, zagram tutaj, bo jak zagram skoczkiem tu, to on mi już nie wejdzie nigdzie na B6 i mnie nie odstraszy. Ja mam na to czas, bo zagrał posunięcie G6, co jest normalnym ruchem teoretycznie. No właśnie, wskakuję skoczkiem i stoję tu jak król. Skoczek ma tutaj, moi drodzy, za 4 punkty. No takie wejście najlepsze nie jest. Tutaj od razu zagramy gońcem, bo jeżeli wejdzie tak, to go sprzątnę i zdobędę pionka. Tak, możemy sobie grać, nie ma sprawy. Goniec G7, rozumiem, chcesz wejść skoczkiem. W ogóle chyba poczęstuję przeciwnika F4, tak żeby nie miał pola E5. Skoczek na F6 i takie rozważania chodzą mi po głowie, więc trzeba będzie... okej, tutaj wszystko działa. Chwila, chwila. Skoczek F6 z atakiem też na pionka. To też ma swoje konsekwencje tego, że skoczek stoi tutaj, ale momencik, niech ja się zastanowię, czy taki i taki ruch. W ogóle tymi skoczkami bym dziwnie dzisiaj pograł. Jeszcze pomyślmy, bo taki ruch przeciwnika. Wiecie co? A może G4? Chodzi o to, żeby wstawić tu gońca? Czemu nie? A ciężej będzie mu zagrać skoczkiem, bo dostanie G5. Znaczy nie od razu, bo najpierw będę musiał zagrać gońcem na G2. Właśnie, goniec G2 z obroną pionka. No i oczywiście takie ruchy istnieją, ale nie teraz, bo skoczek działa fantastycznie. No i będę mógł go zajechać od razu ruchem G5. W ogóle powiem wam szczerze, że takie mam przeczucie, że ta pozycja jest już kompletnie wygrana. Wymaga tylko precyzji. Okej. Częstować go? Pewnie, że go częstować. Może trochę jeszcze przesadziłem z tą wygraną, ale skoczek E8 i on będzie przez F6, F5 próbował. No może próbować, ale nie, no to jest świetna pozycja. Świetna pozycja. Skoczek C4 jest nie do zajechania. W ogóle taki koń to skarb. On może się przedostać tędy, tędy, tędy. Może, ale ja temu zapobiegnę. Pytanie, czy zagrać tu. Będę pilnował od razu tych pól. Czy skoczek tu, czy skoczek tu. Chodzi o to, że jak zagram skoczkiem na E2, to goniec będzie kontrolował też mi D5 po ewentualnym takim ruchu. Skoczek E2. Niech te skoczki dzisiaj oryginalnie sobie pograją. W planach mam oczywiście zrobienie roszady. Tak, on będzie chciał przejść tu. Może. Krzywdy mi nie zrobi. Robimy roszadę. No i teraz można próbować nawet grać H4. Skoczek G3, H5. Taki plan może być, ale już zauważam, że on będzie chciał mi tutaj wskoczyć. No dobra. Wydaje mi się... Czy hetman D2 z planem C3? W ogóle taki ruch mnie kusi, ale on nie zbije mi wieży. Dobra, niech sobie gra tym skoczkiem, tam mi nic nie grozi. Zagram po prostu H4. Mam chyba czas na to, więc tak zagramy. Wieża C8 i będę teraz musiał się zastanowić nad obroną tego skoczka, no bo wtedy chyba trzeba będzie zagrać hetman D3, bo on leci mi tu, ja wlecę tu. On zbije, zbije, wszystko do końca, skoczek C5, ale będzie pionek więcej. To nadal będzie bardzo dobra pozycja. To jest cały czas dobra pozycja. No cóż, zobaczymy, co mój drogi przeciwniku tutaj, co?
Otwierasz się sam na skrzydle? Nie, H5 to nie jest dobry ruch. Tutaj nie należy w ten sposób reagować. Bije w przelocie, ale puszczam skoczka tutaj. Bije w przelocie, on tak. To działa też na konkretach H5. No tak. Trzeba bić w przelocie. To będzie działało bardzo dobrze. I H5 od razu. Oddajemy pionka. Muszę się liczyć z tym, że skoczek wleci. Ale jak on wleci... A niech sobie wlatuje w sumie. Pojedziemy na króla od razu. Bo jeżeli on zbije, to ja mam takie posunięcie. I nawet jestem skłonny po tym ruchu skoczkiem na D4 wybić to i wejść skoczkiem na F5. Gary Kasparow mówił, jak masz skoczka na F5, to tak jakbyś miał pionka więcej. To samo mogę chyba powiedzieć o takim skoczku C4. On jest tutaj też fantastyczny. No ale bardziej skoczek C5 jakby stał. Ale no już nie w tej pozycji oczywiście. Ale tak tylko ogólnie mówiąc, to jest na pewno dobra figura. Szczególnie przy F5, gdy jest krótka roszada czarnych, to skoczek tam rewelacyjnie się sprawdza. No cóż, tym posunięciem H5 przede wszystkim naruszam obronę króla. Chcę to rozwalić. Chcę tam się dostać swoimi figurami w prosty sposób. Skoczek G3, hetman H5, a jak będzie trzeba, to król F2. O właśnie, na ten ruch też teoretycznie liczyłem, bo się osłabi punkt E6. Tutaj wybić muszę. I teraz co zaraz? Tutaj on goniec C8. A w ogóle E5? Nie, no tak. Chwila. A może w ogóle... Zaraz, bo on skoczy skoczkiem tutaj. To nie będzie przyjemne. Może skoczek G3. Będę tu trzymał. No jeżeli wleci mi skoczek tutaj, mogę wziąć pod uwagę bicie. Wziąć pionka. Mogę. To jest roztrzaskana struktura. A jeżeli on zagra jeszcze raz tutaj, mogę też C3. Bicie. Skoczek wróci. No dobra, skoczek chce cały czas zagrać tutaj na G4, więc chyba goniec F3. Goniec F3. Pilnujemy tego pola. Oczywiście tutaj muszę brać pod uwagę trzaśnięcia. I teraz... No zrobi się ostro. Oczywiście ja też brałem pod uwagę goniec H3. Wieża F2, wieża H2 byłoby świetne. Zapobiegam mu przede wszystkim właśnie takiemu zagraniu na G4 i to według mnie jest ok. Ale chwila, E5 trzeba przekurzyć, przecież tu skoczek broni. Jedno jest pewne. Czarne nie mogą mieć tu komfortowej sytuacji. Jeszcze kwestia, jak to wykorzystać. Hetman E8? What? Zaskoczyłem się tym ruchem ze strony przeciwnika. W sumie nie wiem po co. On tutaj tak zagrał. Aha, poczekajcie. Jak zagram tu i trzasnę gońca, czy to będzie miało sens? Ten goniec mi tak zagraża. Nie, no dobra. Wieża F2. Jednak nie. Wieża F2, wieża H2. Spróbujemy. Może też wieża G2 spróbować, dlaczego nie? W każdym razie, jak zagram tu... A, on już uciekł, zobaczcie, on już się przestraszył. A, ale panikarz. Nie, no się śmieje oczywiście, nie, ale... Straszył się faktycznie. W sumie teraz może tego skocz, ale ten skoczek tu stoi tak pięknie. Tylko pytanie, czy teraz faktycznie wymieniać to? Nie chcę tego robić. Ale będę miał tutaj też fajne opcje po F5. Bardzo dobre opcje będą. Dobra, lecimy z tym planem. Niech już tak będzie. Skoczek C4 niech zrobi karierę. Zbijemy tego gońca. I posunięcie chyba F5 mi się narzuca. Puszczam wprawdzie tu pole, ale F5 będzie dobrze działać. To otwiera gońca. To jest bardzo chyba klasyczne, dobre podejście. Niech on się boi, bo jest prosty plan. Jest prosty plan, a proste plany trzeba realizować. Wieża G2. I po wybiciu tutaj będę naciskał bardzo mocno. No tak trzeba, Krzysztof, no. Nie ma co za dużo kombinować.
Masz proste plany, więc je wykorzystuj, jeżeli jest okazja. F5, bo czasem właśnie te E5 wchodzi coś tam. F5 też jest klasyczne. Oczywiście puszczam pole na E5. Pytanie, czy to przeciwnik też zdoła wykorzystać. Sprytnie. Sprytnie. Pytanie, czy bić, czy nie zbić tu. Bije tu. Bierze F2, to przedziała. Bije. Zbije pionka, bo ja będę atakował wieżę na A7 od razu. Bije. Wieża F2 spełnia super rolę. Teraz ten atak już najważniejszy nie jest. Zobaczcie, podstawił. To biorę. Jak podstawił, to biorę. Ciężko było to zauważyć w sumie. Wracam. Figura więcej. Dziękuję, dobranoc. No nie zauważył. Po prostu nie zauważył. No i co? Goniec jeszcze zbija, będzie coś próbował. Goniec zbije. To wieża F1? Tak po prostu. Wieża F1. Okej. Grajmy szachy. Aha, chwila, no przecież... przecież goniec D4. No co ja w ogóle bym zrobił? To by było już piękne. Hetman E2. Próbujemy wymiany. No on wymienić nie może. Może dać mi szacha. Odejdę królem. O, rety, ale bym podstawił hetmana. Okej, król G2. Ale by się działo. Dobra, wrócił. Mogę skosić pionka, ale myślę, że wzięcie tego będzie miało większy sens, dlatego że wchodzę za chwilę skoczkiem. Mogę też zagrać gońcem na G4, świetnie tutaj zaatakować, wymienić wieżę. Król się schowa zawsze na H3 po wybiciu na C2, a tam już będą ataki matowe. To już nawet tego nie trzeba głęboko liczyć, tylko właśnie zauważać takie rzeczy. Wiadomo, że to łatwiej się robi, jak się ma figurę więcej, ale to też jest jakaś tam forma, no właśnie, poddał. Forma nauki, żeby wszystkiego dokładnie nie przeliczać, bo się nie da. A w tym wypadku było to chyba dosyć łatwe. Szukamy sobie kolejnego przeciwnika. 2097. Gambit hetmański. Zobaczymy, czy będzie gambit hetmański. Duże prawdopodobieństwo jest, że tak. Zagrajmy ostre E4. Zobaczymy, jak zareaguje E5 prawdopodobnie. O, zagrał skoczkiem. Ok, tu można zagrać różnie, można zagrać gońcem, można też zagrać D5. Chodzi o to, że jak skoczek zagra tutaj, to mam też bicie na C4, o dziwo, bo jeżeli jest bicie, to jest szach i zbijam. Wprawdzie oddaję gońca, ale mam więcej tutaj centrum, więcej przestrzeni i na tym się będziemy skupiać, na prostych zasadach. A, ok. Zagrajmy więc tak. Postraszmy tego skoczka. Dobra, szacha dostałem. Tu. Tak się zastanawiam, czy ja niczego nie podstawiam, wiecie, bo jak tutaj, to tutaj jeszcze biorę gońca, więc nie podstawiam. Ok. No dobra, muszę tak zagrać. Oczywiście szach, zbiję tu. Ok. No to wydaje mi się, że jest bardzo fajna pozycja. Hetmanem tutaj trzeba bronić. Skoczek F6. Fajna pozycja dla czarnych, chyba nawet bym powiedział. Bo jednak się czarne trochę tu rozwiązały i są szybsze w rozwoju, okazuje się. Co? Co to za posunięcie? Nie mogę wziąć pionka. I za darmożkę. Dziękuję bardzo. W ogóle D6 teraz jest fajne. Ten goniec tam nie pogra. Ale co z tego? Zagram D6. Po tym posunięciu zagram F3. What? To od razu zagram F3.
żeby skoczka nie wpuścić i skoczek do tego, do akcji. Pion więcej, klin na c7, co on mi zrobi? No nic nie może mi zrobić. Skoczek nie gra. No, pograł źle gościu. No jasne. Krótka. No f5 będzie, tak, tak, tak. No to proszę, e5. Tu f4 jest pilnowane. Oczywiście na jego miejscu ja bym zagrał f4, bo taki ruch nawet trzeba wykonać tak naprawdę, bo co on zrobi ze skoczkiem? Tędy przejdzie, to f4 jeszcze może dostać. Chociaż f4 nie, f4 to nie. Hetman d4, scentralizujemy hetmana. Nie chcę grać f4 z tego względu, że goniec tu będzie miał świetną grę z hetmanem, a f3 temu zapobiega, więc tak nie zagramy. No dobra. a4, niech będzie ruch a5. Będę chciał tędy go skrobać. Hetman centralnie wszystko broni. Skoczek stoi dobrze. Zawsze ma opcję taką. Tutaj jeden szach. No jest. No nie jest groźny. Dobra, zagramy tak. Zagramy tak, bo też w tym momencie bronimy się od h3. Ok. No i tutaj swój plan będziemy realizować. a5. Nieco chyba przeciwnika się udało zgnieść. Taki ruch grozi. Tu nic nie grozi. Dobra. Takie posunięcie mam. Skoczek e6, bo tutaj będą wisieć hetmany. On nie ma żadnego szacha. No nie ma. Taktyka wchodzi. Wprawdzie mu teraz troszkę rozwiążę te figury, ale dwa pionki. To dużo. I tu jeszcze jest nacisk na skrzydle. On ma tutaj już przechlapane. A. Chwilunia. Różnobarwne, tak? Mogę zbić wieżę, ale chyba lepiej zbić skoczka. Zdecydowanie. Skoczek tutaj mógłby mi narobić krzywdy, a to ta sytuacja po prostu upraszcza grę. Zbijemy. No oczywiście tam goniec H3, tak, proste łapki. Wieża F2. Wszystko się broni. Ok. Chyba wieża E1 z planem E6. Tak po prostu. Nawet nie interesują mnie teraz pionki. Chociaż to bicie nie jest złe, dlatego że grozi ruch D7 tylko z tego względu. No właśnie, ale to idę sobie tak. Pionka zachowałeś, ale to za mało. Okej. Zbił. To biję. Okej. Bitka i co, idę pionkiem? Można było też od razu iść pionkiem. Tutaj szach, tu. No i koniec partii. Harakiri na G2. Okej. Dwa hetmany sobie będą tańczyć. No, chcę grać do mata. Raz. Dwa. Okej. Mamy to. 2,99. Szukamy sobie kolejnego przeciwnika. Jeszcze raz. Hop.
Teraz będzie z reguły tak, że jak z rana będzie speedrun, to będzie coraz ciężej o zawodników. Znowu gramy białymi. Trzeci raz. Coraz wyższy ranking, coraz wyższe wymagania. Coraz trudniej znaleźć przeciwnika. Zobaczymy, jaki debiut. Dobra, E6. Obrona Niemcowicza. O, przechodzi przez gambit hetmański. Okej. No i tutaj się gra E3, ale ja zagram goniec G5. O, goniec G5 w tym wypadku według jakichś tam teoretyków, no, super najlepsze nie jest. Ale ja nie wierzę w takie rzeczy. Znaczy, no, wierzę, tylko chodzi o to, że lubię zawsze trochę na przekór zagrać. Taka już moja natura. I wbrew pozorom dobrze generalnie na tym wychodzę. Tutaj chyba trzaśniemy, bo groziło takie zagranie. Ok, i E3. No, spokojnie. Hetman B3, coś z gońcem trzeba zrobić. Oczywiście nie wybije tutaj. Goniec E2. No on nie wybije raczej na C3, to byłoby dla mnie dobre, bo odbijam sobie pionkiem. On gońcem powinien raczej zagrać na D6, na G6, na D6, Krzysztof. Oczywiście, że na D6. Goniec A5. Też można. Dobra, goniec E2. Figury trzeba wyprowadzić, zrobić roszadę. A może w ogóle mu zagrać... A, okej. Okej, niby zyskał tempo. Dobra, wracam. Skoczek E4 będę miał fajne. Za moment. Po krótkiej roszadzie. No to ten układ mi jeszcze bardziej mi się podoba, bo wieża będzie miała opcję fajną na grę na linijce. Dobra, i po roszadzie zbije skoczka. Tu nawet A4 jest bardzo ciekawe, bo ten goniec jest na związaniu. No nie, no tu białe to mają dobrze. No wieża C1, od razu na tego pionka będziemy się nastawiać. W sumie dosyć ciekawe chyba byłoby bicie. Mogłem to jak na przeanalizować, bo bicie tutaj i trzy figury byłyby pod atakiem. Że miałby trzaśnięcie tu, ja odbijam. I dwie figury dalej są pod atakiem. No tak, mogłem tak zrobić. Skoczek B5 przeoczone prawdopodobnie. Koniec C7. No taki ruch niby się narzuca, ale dostanę też taką plombkę. Ale mogę zagrać A4. Jeszcze bardziej go tu podważyć. Źle zagrałem. Wiecie co? Mogłem znowu zbić. Drugi raz mogłem zbić na B5. Ale teraz chyba też mogę. Nie, bo on odbije tym. To może przyjmę koncepcję blokady. Taktycznie mogłem go już załatwić, no. Aj, szkoda. Skoczek E4 z opcją blokady, ale nie chcę tam wskakiwać. Na przykład po ruchu hetman G6, goniec D3. Ok. E5 będzie chyba próbowane grać. Próbowane grane. Dobra, po tym ruchu E5, tak. Zbijam tu i po tym ruchu zbijam tu i on mi zbija tu, ja zbijam tu. Jest bardzo dobra pozycja białych. Tam jeszcze będzie wisieć. H6, czyli miękkie posunięcie. No to co? H3, tylko dlatego, żeby nie miał strzała na H2. I teraz będę miał opcję bicia. A, przecież tu wisi. Niby taki prosty ten gambit hetmański, a taktyki się też pojawia bardzo dużo. No właśnie, ale H3 to takie profilaktyczne też zagranie. Wiecie, H6, H3 i do ciebie należy teraz decyzja. B4. No dobrze.
No to skoczek c5. Gramy na słabego gońca. Jeżeli nastąpi bicie, to właśnie pytanie, czy zbić to... Nie no, wieżą zbijamy, wieżą, wieżą. Wieżą, wieżą, bo chcę zdwoić tutaj, wstawić gońca, żeby atakować c6. Może to będzie taki ruch, manewr. Może skoczkiem przejdę i przejdę gońcem na f3. I będę tutaj próbował cały czas go dziabać. Dobra, wieża c1. Oczywiście taki ruch jest możliwy. Po prostu ucieknę wieżą wtedy. Zastanawiam się, co dalej. Chyba tak, trzeba grać skoczek d2, też na c4 mogę fajnie wskoczyć, na e4 mogę fajnie wskoczyć. Za dużo dobrych opcji. Też nie do końca dobrze. Czy on teraz może tak? Kurczę, chyba może. Ale tu? 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 Pionek więcej. Idziemy e4. Wtedy się hetman też może przerzucić. A, goniec f4, przeoczyłem. Właśnie. Wsiada jeden, teraz on po prostu ma zagranie c5, o to chodzi. Szybko to wykorzystał. A to co, muszę iść chyba tutaj. d5. Troszkę charakter pozycji się zmienia. Można było zagrać zdecydowanie lepiej wcześniej taktycznie. On tutaj się troszeczkę jakby zaczyna rozgrywać, ale to... Ale nie będziemy płakać, bo też mam goniec c4 z blokadą fajną. Hetman d3. Można tutaj nieźle podziałać. Tak, optymistycznie do tego podchodzę, jeżeli ktoś pyta, zawsze optymistycznie podchodzę, żeby znaleźć większą pewność w pozycji. Goniec c4, ok. No i teraz trzeba będzie się przestawić na e1. Czy on będzie się tutaj nastawiał wieżami na tego pionka? Raczej powinien. Skoczek. To jest figura, którą należałoby chyba gdzieś ulokować w lepsze miejsce. Może na f5. Bardziej na f5 teraz bym chciał ulokować. Jak to zrobić? Czekajcie, jak tu wszystko się broni, tak? Dobra. Wieża E2 na razie. Zajmujemy wolną linię. Ok. A tu? Co mam powiedzieć teraz goniec? Dzień dobry. Do widzenia. G3. Tu się broni wszystko. Dopiero teraz dostrzegłem, że goniec jest. Że mu ciasno. Na G5 to H4. Chyba wygraliśmy. A, jak wygrałem, to wygraliśmy. Jak przegrałem, to przegrałem. Zwykle tak jest. A, znalazł rozwiązanie sprytnie. Tylko pytanie, czy ja tutaj nie mogę. Momencik, może też tak trzeba, ale wtedy jest C4. Ha. Okej, okay, poczekajcie. Moment, czy ja tego gońca łapię? No bo jak odejdę królem, on zagra tu. Tak, i on ucieknie tym gońcem. A, chwila, chwila. Może tak. Tu, tu. No i tu. Ale H4, H5 on będzie jeszcze miał. Ha. Myśl, Krzysztof. W każdym razie to i tak wszystko będzie ok. No ale H4, bo goniec na tej przekątnej i tak nie będzie chyba działał bardzo dobrze. Ciężko powiedzieć w sumie. Nie, no ale chyba nie. Ale zaraz taki ruch. To on będzie musiał zagrać tu hetmanem i ten goniec jeszcze będzie sobie tam stał. Dobra, skoczek H5. I chyba teraz tutaj wygrywam. Tak, tutaj wygrywam szybko. Bo on może zbić... To straci figurę. A, jeszcze jest ruch.
Taki jeszcze jest ruch. A to jest F4. A jak tutaj, to trzask. Dobra, mamy cię. No bo koniec, nie ma ucieczki. Okej. Okay. Zagrał sprytnie, bo jak zbiję gońcem, to on mi odbije tutaj cwaniaczek. Mogę zbić przecież pionkiem. No jak zbiję wieżą, to hetman G3. A, hetman G3 nie mogę, bo goniec. Ale nic nie grozi, na szczęście, tu jest figura więcej. Chwila. A tak? A nie, nie mogę. Koniec przecież wisi, Krzysztof. Przecież mówisz to do siebie i się nie słuchasz. Król H2? Król H2. Bo ta wieża teraz musi stąd uciekać. Z tej czwartej linii. Jak tutaj, to trzasnę. A jak tam, to mam hetmana na G3. Dokładnie. Mało tego, jeszcze jest duża szansa, że go wymienię. Tutaj, to tu. Tutaj. Też nie będziemy płakać. Po prostu figura więcej. Nawet skoczek E3, skoczek G4. Tak. Teraz to już na pewno go wymienię. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. A to król do centrum. Tu się broni. No teraz to już zabawa, tak? Z figurką, więc skoczek E3. Kompletny wór. No to F4. Królem podejdę. Może na F5? Nie, no podejdę królem. Mimo, że nawet na tego gońca sobie przyszedłem, to i tak to się trzyma. No to co? Po prostu zagranie. Gdziekolwiek skoczkiem odejść na chwilę, żeby tylko wymienić wieżę albo wejść na wolną linię. Zająć pole B7, atakować. O, wymienić. Okej. Aha, chwila, chwila. Nie, no to chyba tak. Próbuję jeszcze mi tutaj coś. A, to mogę tak przecież zagrać. Zawsze mam D6. D6. Znaczy mogę też tutaj ruszyć. Mogę D6 tu. Tu bicie, tu. Dobra. D6. Szachmat niespodziewany. Dziękuję moi drodzy za dzisiejszy odcinek. Przekroczone 200. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.